Cześć! Dziś pokażę Wam ćwiczenie przygotowujące dziecko do wykonania pozycji czworaczej. Przygotuj zabawkę i połóż ją w zasięgu wzroku dziecka. Dodatkowo przygotuj sobie poduszkę, która jest podwyższeniem. Dziecko spogląda na zabawkę, a my uczymy dziecko odpowiedniego podporu. Czyli połóż odpowiednio dziecko. Pamiętaj, aby było ułożone symetrycznie, czyli w linii prostej. Następnie przytrzymaj nóżki dziecka i zmobilizuj, aby chciało podnieść pupę do właśnie pozycji czworaczej. Dzięki tej umiejętności nasze dziecko będzie potrafiło raczkować i czworakować. Czyli przytrzymujemy nóżki, dziecko podnosi brzuszek oraz miednicę i każda próba jest bardzo ważna, ponieważ wzmacniamy mięśnie brzuszka oraz plecków dziecka. Czyli spójrz. Dobrze, aby dłonie dziecka znajdowały się pod linią barku, kolanka były podparte o podłoże i dziecko starało się unieść brzuszek i miednicę do pozycji czworaczej. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Pozdrawiam. Do usłyszenia.